bardzo sympatycznie, młodzieńczo wyglądający człowiek siedzący w środku, czyli Krzysztof Czyżewski. On jedynie tak wygląda, bo w rzeczywistości jest szalenie utytułowanym, obarczonym olbrzymim dorobkiem, najrozmaitszego rodzaju i doświadczeniami człowiekiem. Eseistą, tłumaczem, tak zwanym, przepraszam za wyrażenie, animatorem kultury, twórcą ośrodka Pogranicze w Krasnogródzie, twórcą Międzynarodowego Centrum Dialogu, a właśnie Pogranicze w Sejnach, a Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogródzie, z pochodzenia warszawianin, przez wiele lat na wygnaniu w Poznaniu, potem związany z Gardzienicami, aż w końcu, na początku lat 90., właściwie w 91 roku, razem z Małgorzatą Czyżewską i małżeństwem Schroederów, dobrze myślę, podejmują taką wtedy spektakularną decyzję, żeby udać się może nie na dziki zachód, ale na dziki, a w każdym razie trochę dzikszy od centrum wschód, na tam koniec mapy, czyli do Sejn. No i tam osiedlają się, zakładają ośrodek, pewnie dobrze Państwu znany, ośrodek Pogranicze. Z jednej strony wydawnictwo, prowadząc taką typową, powiedzmy, działalność wydawniczą właśnie i kulturalną, ale też taki ośrodek pracy z dziećmi, ośrodek, w którym łączy się działalność teatralna, antropologiczna, powiedzmy, dokumentująca przeszłość tego miasta, wciągająca mieszkańców rozmaite projekty najrozmaitszego rodzaju, może jeszcze będziemy mieli o tym okazję mówić. No i z tego miejsca, które wydaje się być zupełnie na skraju mapy, rzeczywiście wystarczy przejść parę kroków, a już jesteśmy na granicy polsko-litewskiej, okazuje się, że z tamtego miejsca można bardzo daleko sięgać w świat, bo na przykład można stworzyć orkiestrę klezmerską, w której grają dzieci miejscowe i podróżować z nią na przykład do Nowego Jorku i tam występować. Mnóstwo najrozmaitszych... No już przestaję mówić o tobie, nie musisz się... Przepraszam. Orderów, odznaczeń, między innymi przyznawany przez Tygodnik Powszechny medal Świętego Jerzego, a także ostatnio Dan David Prize z Jerozolimy. I to jest zresztą to takie złoty symbol. Ale to wszystko się zaczęło i ja w każdym razie bardzo lubię zaraz zweryfikujemy tę legendę, czy to jest prawda, że cała przygoda z Czesławem Miłoszem, bo to jest jeszcze to jedno nazwisko, które mi zostało wypowiedziane, przygoda, która doprowadziła do wielu rzeczy, ale także do wydania tej książki, Miłosz, tkanka łączna, przez młode, ambitne, prężne wydawnictwo Medeja z Chorzowa, zaczyna się, tak przynajmniej ja to zapamiętam, w Poznaniu, od spotkania z Ryszardem Krynickim. No i może byłoby pięknie, gdybyście panowie o tym opowiedzieli. Ty pamiętasz, Ryszardzie, ten wieczór u Jacka Kubiaka w mieszkaniu w Poznaniu? Tak. Naturalnie, że pamiętam. Ale pamiętam prawie wszystko z wyjątkiem osób. Ale dowiedziałem się z twojej książki, że byłem tam, byłeś ale że nie tylko tam byłeś. Ale to może mniej hermetycznie, bo może być tak, że nie wszyscy dokładnie wiedzą, o co chodzi. Ja powiem, a jest tutaj taka zielona książka, która jest dość ważna i ma swoją własną historię. Jak ja to pamiętam, bo rzeczywiście my byliśmy wszyscy szczawiki, mówię o studentach pierwszego roku polonistyki poznańskiej. Nawet ja wtedy byłem młody. Którzy przyszliśmy na takie spotkanie Uniwersytetu Latającego Podziemnego do prywatnego mieszkania działacza opozycji Jacka Kubiaka. To był jakiś 78 może rok. I byliśmy przekonani, że spotykamy się tam z ważnym dla nas nowofalowym poetą Ryszardem Krynickim i że on nam przeczyta swoje wiersze.
Natomiast stało się tak, że Ryszard Krynicki przyszedł z tą niezwykłą książką, która leży tutaj na stole, oprawną, zielone płótno, wydane w Michigan University, przez Michigan University w Ann Arbor. I zaczął z tego tomu czytać tam wiersze zupełnie nam wtedy nieznanego poety, emigracyjnego Czesława Miłosza. I czytać troszkę o nim, mówić. Więc już sam fakt czytania i tej pierwszej opowieści, wysłuchania tych wierszy, to dla mnie była jakby taka inicjacja w taki świat poezji, który już potem został ze mną na zawsze. Ale potem był jeszcze taki fakt, że my żeśmy też z zazdrością patrzyli na tą książkę w twoich dłoniach. I sam sobie zazdroszczę, że ją i marzyliśmy, jak już się to spotkanie skończy, żeby ją wziąć do ręki i móc ją przekartkować. Tymczasem. I ja pamiętam ten moment, wiesz, kiedy kilka kartek pierwszych odsłoniłem i tam zdążyłem odczytać tylko podpisy pod wierszami. Paryż, Wilno, Krasnogruda. No i tak to się skończyło. Pisząc po wielu latach, zostałem zaproszony przez Ann Arbor do wygłoszenia takiego Copernicus Lecture w Michigan University. Miałem przygotować tekst, esej i napisałem linię powrotu ten tekst. I jak siadłem i przypomniałem sobie ten moment, tą sytuację, to ja zobaczyłem tą mapę. To znaczy, że moje życie wypełniło się od tego momentu tą mapą. To znaczy, najpierw był Paryż, zaangażowanie we współpracę z paryską kulturą, redagowanie Czasu Kultury Podziemnego, który był z kulturą paryską związany, moje wizyty w Maison Lafitte, spotkania z Jerzym Giedroyciem i tak dalej. Wilno, żeśmy wyruszyli, jak tylko było możliwe, w 1989 roku w tą podróż na wschód, żeby stworzyć pogranicze, najbliżej Wilna, jak było możliwe. Czyli zatrzymaliśmy się w Sejnach, przy samej granicy z Litwą, czy wtedy jeszcze ze Związkiem Radzieckim. No a Krasnogruda to w ogóle była czysta poezja. Ja dzisiaj mam tam dom rodzinny, mieszkam, a obok mamy Międzynarodowe Centrum Dialogu. No i koniec rzędem temu, kto by zgadł wtedy, że to miejsce się tak urealni. Wtedy to było jakby poza geografią. Krasnogruda było słowem pięknym samym w sobie. Dopiero później też odczytałem litewskie konteksty tego słowa. Grudes po litewsku znaczy ziarno też. To jeszcze jakby dodaje temu słowu smaku. No i tak to się wtedy stało. No, nie ukrywam, że mnie wzrusza ta opowieść. Także i dlatego, że pozwala mi mieć nadzieję, że choć raz w życiu udało mi się zrobić coś pożytecznego. Nie wiadomo, ilu jeszcze było słuchaczy, nie przesądzajmy. Ale skoro mówimy o tej książce, bo ona jest rzeczywiście, ona jest bardzo ważna dla mnie, nie tylko dlatego, że to są wiersze Czesława Miłosza, ale również dlatego, że ja dostałem ją w prezencie od samego Jerzego Giedroycia jesienią 1977 roku, bo udało mi się wtedy zdobyć paszport, wyjechać za granicę. Jechałem do Genewy, co prawda, ale drogą okrężną, bo nie, najpierw do Genewy, a potem z Genewy do Paryża i tam, a właściwie do Maison Lafitte, gdzie mieszkałem w takiej oficynie, gdzie mieszkał przede mną
Stefan Kisielewski, jak mi powiedział. I wtedy właśnie Jerzy Giedroyć podarował mi, oprócz książek kultury oczywiście, podarował mi również to wydanie. Uprzedzone zresztą wstępem Aleksandra Schenkera, którego po wielu, wielu latach dane mi było poznać. Można byłoby jeszcze szybciutko dopowiedzieć, że ta książka też miała swoją własną historię, bo po prostu Miłosz przez wiele lat pobytu w Stanach Zjednoczonych no nie miał wydanych wierszy, nikt nie był tym zainteresowany. Kultura, jakby takie zbiorowe wydanie wierszy, no, przerastało po prostu, a może też Jerzy Giedroyć nie był tym aż tak bardzo zainteresowany. I wtedy właśnie Aleksander Schenker, językoznawca przez wiele lat wykładający na Yale, a mający też swoją własną, bardzo burzliwą życiową historię, bo wywodzący się z Krakowa, urodzony w Krakowie jeszcze jako dziecko, tutaj przed wojną dojrzewający i po różnych perypetiach, po wywózce na wschód, przedostaniu się do Stanów Zjednoczonych i tak dalej, jeżeli można taką historię streścić za pomocą frazy i tak dalej. No właśnie osiedlił się na Yale, w pewnym momencie z kolei trafia do Berkeley na tam jeden semestr, zaprzyjaźnia się z Miłoszem i chce mu pomóc. I okazuje się, że jeden z jego znajomych właśnie w Ann Arbor w stanie Michigan ma wydawnictwo uniwersyteckie, czy kieruje wydawnictwem uniwersyteckim, może wydać wiersze Miłosza po polsku pod warunkiem, że będzie tam anglojęzyczny wstęp. I Schenker pisze ten wstęp, a to jest zbyt długa historia, ale może jedynie w jednym zdaniu można powiedzieć, że opublikowanie książki przez Miłosza w tych czasach było po prostu bardzo trudne. No, najzwyczajniej w świecie on nie miał zasadniczo, żeby gdzie tego zrobić. Ta książka była taka trochę mityczna, zresztą jest bardzo ładna jako przedmiot, prawda? I trafia, jak widać trafiła, no, ja powiedziałem, bardzo lubię tę historię, że jak teraz słyszę jeszcze dokładnie przez Jerzego Giedroycia, następnie Ryszarda Krynickiego, Krzysztof Czyżewski poznaje twórczość Czesława Miłosza i to wszystko zaprowadza go właśnie do sceny Krasnogródy, ale ponieważ tutaj wydawcą właściwym w tym momencie nie jest Uniwersytet of Michigan w Ann Arbor i mógłby mieć pretensje, że za długo mówię na tamtej książce, więc jednak wróćmy do tkanki łącznej. Co to znaczy tkanka łączna w odniesieniu do Miłosza, to pewnie zaraz się wyjaśni, ale jednak no, trochę trzeba byłoby też opowiedzieć o tym słynnym spotkaniu, kiedy jakieś dwoje nieco zagubionych młodych ludzi z wózkiem i z dzieckiem, wtedy bez gdzieś się tam... Dzieci były zostawione tam. Sprytnie, tak, tam zostawiliście. Tak. Spaceruje, prawda, i tak. Spotykają pewnego znanego ze zdjęć, nieco pochylonego i krzepkiego nadal jednak poety. Tak, to już jesteśmy w 89 roku. Gdzie my się nosimy z zamiarem stworzenia tego ośrodka pogranicza, jeździmy na różne pogranicze, nie ukrywamy, że Miłosz jest dla nas jakimś magnesem, że te sejny nas bardzo interesują, chociaż szukaliśmy tego miejsca na Wąkowszczyźnie, gdzieś koło Przemyśla, na Podlasiu, w różnych innych miejscach. Więc to jest 89 rok, taki czas otwarcia, szukania nowych możliwości. Jeździłem wtedy ze swoją pracą magisterską w plecaku, bo którą napisałem na Uniwersytecie Poznańskim. Wierszy, co tam kto lubi czytać. Tak. Ale ta praca miała takie życie, że ona była przeze mnie czytana w bardzo wielu kontekstach, sytuacjach na głos. Takie to były czasy wtedy, żeśmy sobie czytali różne teksty. I też mieliśmy się umówić u Andrzeja Strumiły, malarza, artysty, który osiadł tam niedaleko Sejn na pograniczu i zbudował swój dom, że zrobiłem też takie spotkanie u niego w domu. Ja mu tą pracę magisterską zostawiłem, żeby się z nią zapoznał. No i ruszyliśmy z Małgosią do Sejn. I wtedy właśnie na tej ścieżce nad Czarną Hańczą pojawił się naprzeciwko nas znany nam z fotografii jegomość. Byliśmy wszyscy tak skonfundowani, czy wszyscy, my oboje, że żeśmy się tylko przedstawili. On powiedział, Czesław Miłosz, jestem, żeśmy się przedstawili. Każdy poszedł w swoją stronę.
Ale to nie był koniec tej historii i za chwilę, jak żeśmy tylko samochodem dojechali do Sejmu pod synagogę, zatrzymali się, wysiedli z samochodu, zatrzymał się za nami samochód, wyskoczył z niego Czesław Miłosz i podszedł do nas i powiedział, no co wy tak uciekacie, może byśmy porozmawiali. I zaprosił nas na taką rozmowę w celi klasztoru kamedruskiego, gdzie się tam na Wigrach wtedy zatrzymał. Do końca ja nigdy nie pytałem, nie rozmawiałem, dlaczego tak się stało, dlaczego nas, akurat nas dościgał. Znaczy tłumaczyłem sobie, że pewnie jest ciekawy w ogóle młodych ludzi, rozmowy z nimi. On przyjechał wtedy nie po to tylko, żeby wspominać, to nie była tego nostalgiczna podróż w krainę swojego dzieciństwa, on był ciekawy Nowej Polski, tego, co się na Litwie dzieje, wszystkiego, więc był bardzo głodny. Tak sobie myślałem też rozmów właśnie z młodymi ludźmi, ale niedawno zupełnie są teraz już dostępne archiwa Miłosza Wiel online i cyfrowo i odnalazłem w jego archiwum moją pracę magisterską. Co mi jednak dało do myślenia. Jak to zrobiłeś? Przypadkowo wyskoczył taki rekord? Tak. Już można, wiesz, dotrzeć tam do tego. Podejrzenie jest, jak już tak rozwijamy te życiowe konteksty, jak my żeśmy w Poznaniu robili Czas Kultury z Rafałem Grupińskim, to był taki moment, kiedy on na rok z Anką wyjechali do Stanów Zjednoczonych. Ja zostałem z tym Czasem Kultury sam na miejscu. I ja nie pamiętam tego, ale prawdopodobnie ja im dałem tą kopię swojej pracy magisterskiej. Oni się spotkali z Miłoszem. I tak sobie dzisiaj dopowiadam, że to tą drogą mogło do niego trafić. No w każdym razie mogło być też tak, że to nazwisko Krzysztof Czyżewski na tej ścieżce nie musiało brzmieć całkiem obco dla niego wtedy i jakieś skojarzenie, chociaż to też jest tylko domniemanie. No i to była ta pierwsza rozmowa, taka założycielska właściwie dla Pogranicza. I też troszkę dla tej książki, bo ja tam opisuję już po latach taką sytuację właśnie tego wieczora, kiedy to był też jego brat przy tej rozmowie obecny. I Miłosz nas się ciągle dopytywał, a czym się będziecie Państwo zajmowali? Żeśmy przyjechali z całą głową takich idei wysokich na książkach Miłosza opartych. Natomiast on nas ciągle sprowadza na ziemię w tej rozmowie. A z czego będziecie żyli, a co z waszymi dziećmi, a do jakiej szkoły pójdą, a czy wy naprawdę tam zostaniecie? To jest taki wspaniały cytat, przepraszam, to będzie bardzo zawikłane, ale to jest tak. Cytat z Baudelaire'a, który mówi o Balzaku oglądającym płótno jakiegoś malarza i Balzak patrzy na to płótno, widzi taką małą chatkę, prawda, i się martwi, a z czego oni żyją, czy mają na czynsz, prawda? To jest bardzo piękny obraz, oczywiście na tej sytuacji, tak. Więc my żeśmy byli w tym wyobrażeniu spotkania z poetą w tym wielkim obrazie, prawda? I tak sobie pomyślałem, poeta taki konkretny. Co? Właśnie, jak patrzę, spojrzałem na Ryszarda i wiem, że cała tajemnica jego poezji jest w konkrecie, tak jak i Miłosza, ale ja wtedy tego nie wiedziałem. I no w każdym razie tylko, żeby skończyć tą historię, ta niemożność językowa nasza, nazwania tego, czym będziemy się zajmowali. Andrzej, jego brat, mu podpowiedział, no przecież mówili ci, że założą fundację, tak? Czego jeszcze chcesz? No dobrze, ale co konkretnie będziecie robili? W którymś momencie nas zostawił przy tym stole z Andrzejem, żeśmy sobie tam rozmawiali, a on zaczął chodzić niespokojnie po tej celi kamedulskiej. W tym momencie się zatrzymał przy stole i mówi tak, będziecie budowali tkankę łączną. No dobrze, to co to jest tkanka łączna? Tutaj na tej okładce. Tak, bardzo ładny, bardzo piękny to jest tekst, bardzo piękny, muszę przyznać, podziwiam. Tak, tu ja dociekam językowego takiego, ale też biologicznego tła. Te
tego sformułowania. Może warto go przeczytać. Przeczytasz? To byłoby... Zawsze lepiej jak autor czyta. Ale ja mogę spróbować. Tak. Widziana przez okular mikroskopu przypomina mapę prowincji o gęstej fakturze granic, rzek i dróg połączonych w sieć ogniskami splotu osobnych linii. Textus connectivus, tkanka łączna, najbardziej zróżnicowana ze wszystkich tkanek, wytwarza substancję międzykomórkową, budującą złącza życiodajne, pojedyncze włókna, luźno ułożone, osobne jak kreski Giacomettiego, nakładają się na grunt spoiwa, przez histologów nazywany istotą podstawową. To w niej zanurzone są komórki i włókna. Jest bezpostaciowa, wspólna dla wszystkich, wyłaniająca się z samego początku z mezenchymy, czyli tkanki łącznej zarodkowej, której nie ma jeszcze włókien. Widziana przez teleskop, nakierowany na Ziemię albo w niebo, tkanka łączna przypomina konstelację, społeczeństwo, wspólnotę. Widzimy same ogniwa, gwiazdy, kontynenty, państwa, ludzi. Nie widzimy istoty podstawowej. Państwo też mieliście wrażenie, że słuchamy prozy poetyckiej. Tak. Na pograniczu ludzie tam nad Bugiem kiedyś zasłyszałem taką historię, kiedy ich pytałem, kto to jest człowiek pogranicza, żeby mi wyjaśnili. Bo to też jest pojęcie właśnie od nich zasłyszane. To mówili, no wiesz, jak dwóch ludzi pogranicza się spotyka, to pieśń na trzy głosy idzie. To troszkę z tą istotą podstawową, która jest niewidzialna i która nie jest jakby zawłaszczona przez żaden głos pojedynczy osobny, a jest czymś właśnie pomiędzy, co jednak okazuje się, że stanowi o naszym życiu, bo nasze komórki w ciele mogą obumierać, będziemy żyć dalej, natomiast jeżeli obumrze tkanka łączna, to umieramy. Więc troszkę tym dokładnie się na pograniczach zajmujemy. A jak to się przekłada na działania wasze? Żeby niedaleko od razu odbiegać, ale Miłosz uruchomił wtedy bardzo ważny warsztat nasz praktyczny, to znaczy warsztat językowy tej pracy. My tam tworzymy nowy leksykon słów, pojęć, które nazywają praktykę, czy coś, co jest wspólnego, co jest łącznego, co jest właśnie pomiędzy. A co nasze słowniki albo wyparły, albo zdyskredytowały, albo zapomniały z własnego języka. Więc my żeśmy się tam pojawili w takiej sytuacji pogranicza, które zna język różnicy, obrony, oddzielenia się, nazwania wroga. Natomiast nie ma języka, nie ma słów na nazwanie tego, co łączy i co i oczywiście wyczuwaliśmy, im dłużej tam się jest, bo jak dziennikarz przyjedzie, to szybko dostrzeże polsko-litewski konflikt, prawda, bo to jest coś, co od razu i słowa są do tego i narzędzia i o tym od razu można mówić, natomiast tą istotę podstawową, czy tą tkankę łączną, to jest coś właśnie bardzo nieuchwytnego, więc i w tym też całe niebezpieczeństwo tkwi, że w związku z tym, że słowa są tylko na tą ciemniejszą stronę, czy negatywną, to jakby pozostawiamy to tak, jak jest. Natomiast naszym zadaniem było właśnie znaleźć, zbudować taki warsztat, który by ten język odtworzył, czy pozwolił nazywać również, czy dowartościowywać rzeczy, które były wspólne. No, kiedyś jak się w Sejnach na początku powiedział o kimś człowiek pogranicza, to brzmiało groźnie, to było niebezpieczne. Przemytnik? Właśnie, ale też nieczysty Polak, nieczysty Litwin, nieczysty Żyd, jakiś mieszaniec. Groźna, za to w XX wieku się dużą cenę płaciło. W związku z tym
Bano się tego pojęcia, ono w ogóle źle brzmiało. Dzisiaj już jest zupełnie inaczej. Dzisiaj się w Sejmach otrzymuje tytuł człowieka pogranicza, docenia się ludzi, ale to się też przekłada na to, że miejscowi ludzie przyznają się coraz bardziej, no właśnie przyznają, odpamiętują, bo to nie jest tak, że oni nie są ludźmi pogranicza, to nie jest tak, że oni są z czystych polskich czy litewskich rodzin, takich tam prawie w ogóle nie ma. Tak? Tylko chodzi o to, że przez całe dziesięciolecia ukrywali, że mają w polskiej rodzinie ciotkę Litwinkę, prawda, albo babkę Żydówkę, albo kogoś tam jeszcze innego. Więc praca nad tym, żeby można się było jakoś przyznać, odpamiętnić, odnaleźć w tym nowym imieniu, w tym nowym języku. To jest między innymi to, czym się zajmujemy. Może warto, bo ty się nie będziesz tym chwalił, widzę, a ja mogę w swoim imieniu powiedzieć, że kiedy się przyjeżdża do Sejn, co miałem kilka razy okazję zrobić, no to najpierw się spotyka budynek dawnej synagogi, w której się od tak zwanej białej synagogi odbywają wystawy i przedstawienia teatralne, tak, no, czy misteryjno-teatralne, tak może powiedzmy. Ostatnio historia Medei w twojej interpretacji jest tam przedstawiona, ale zaraz obok jest dawna poczta, to jest prawda, w której jest na przykład mnóstwo młodych ludzi, którzy zajmują się czy to lepieniem mapy, glinianej mapy świata wokół nich, czy zajmują się animowaniem filmów. A trochę dalej jest kościół w Żegarach, które się odbywają co roku w rocznicę śmierci Czesława Miłosza, msze po litewsku i po polsku. A zaraz dalej jest dwór nad jeziorem, właśnie w Krasnogródzie, nad jeziorem Hołny, który kiedyś był takim absolutnie zniszczonym budynkiem. Został nawet nie tyle odremontowany, co stworzony na nowo w takiej trochę idealnej, bym powiedział, symbolicznej postaci przez ludzi pogranicza właśnie. I tam można od czasu do czasu spotkać najbardziej zaskakujące w pewnym sensie postaci, bo z dalekich stron przybywające, czy to Pawła Hille, który kończy pisać swoją nową powieść, czy to powiedzmy Timothy Snydera, który wykłada. A jeszcze są wykłady naukowe i jeszcze jest właśnie mnóstwo dzieci, które jest zaangażowane w rozmaite projekty, czy to muzyczne, czy to teatralne, czy to właśnie teraz filmowe. I na tym, moim zdaniem, też tak, ja tak prostym językiem konkretu też powiem, tak myślę, że polega to budowanie właśnie tkanki łącznej, a także oczywiście kontakty litewskie, prawda? No bo jak rozumiem, wędrujecie, tak powiem, a zapraszacie, spotykacie się i rozmawiacie. Tak. Stworzyć taką przestrzeń, w której możliwe jest jakby silnie obecne to słowo, o którym wspominałem, ale w takim kontekście wspólnotowym. Znaczy, że nie podziału na takie środowisko czy inne, starszych, młodszych, Litwinów, Polaków, ale te granice, bo pogranicze, to co my nazywamy pogranicze, są różni ludzie żyjący razem. Tak? To jest coś, co obejmuje granice wewnątrz. Często mamy takie wyobrażenie, że pogranicze to jest przy granicy państwa narodowego czy jakiejś innej. Nasze rozumienie pogranicza jest inaczej, dlatego często na angielski nas się źle tłumaczy jako Borderline Foundation, a nie Borderland. I w tym może jest często ta zasadnicza różnica rozumienia tego etosu pogranicza. Ale to, żeby takie słowo wybrzmiało, no, żeby było wiarygodne, o którym tutaj mówimy, no to ono nie może tylko zabrzmieć wiarygodnie w środowisku specjalistów, czy w takim, czy innym. Znaczy, staramy się strasznie stworzyć takie środowisko, które w całości możliwie to przyjmuje. Jak Ryszard Krynicki był u nas czytać swoje wiersze na takim spotkaniu przy okazji otwarcia Międzynarodowego Centrum. Wielkie zgromadzenie w synagodze, które mieliśmy, to my jego słuchali, czy byli tam obecni ludzie, poeci ze świata, był też Aleksander Schenker wtedy, natomiast byli też miejscowi ludzie różnych generacji, różnych narodowości.
którzy zresztą przy tych spotkaniach, które Andrzej wspomina, nie są tylko widzami, prawda? Tylko często to oni wspominają Miłosza, czy to oni, tak jak Piotr Dabkiewicz, prawda? Czy oni pracują nad tą opowieścią Medei, o której wspomniałeś, razem z nami. Znaczy, innymi słowy, ja, tutaj Miłosz dla mnie jest jakimś też bardzo ważnym tropem, tak jak ja go spotkałem. Człowieka, który był już starcem wtedy i stawał się coraz bardziej starcem, że go już mało interesowały zdania specjalistów, języki pojedynczych dyscyplin. On był człowiekiem, który naprawdę troszczył się o to pytanie, czy on może przynależeć do wspólnoty, czy tych ludzi, których zdradził, a pisał o tym, że zdradził. To jest taki jego piękny wiersz, Wy pokonani, o powiedzmy takim obrazie dorosłych naganków w Krasnogródzie, prawda? Jego ciotek, rodziny tam lokalne, którzy są zabiegani życiem, codziennością, małymi życiowymi sprawami. Jest ten młodzianek z dajmonionem, z siłą dajmoniona, który ma poczucie, że musi pójść w świat, że musi zdobyć bardzo wiele, że musi ich zdradzić, porzucić i że przed nim jest jakaś szeroka, otwierająca się droga aż gdzieś po te szczyty na Niedźwiedzim Szczycie czy Nobla, który mu się przytrafia w tej drodze. Ale ja go poznałem jako już powracającego. Znaczy, poznałem go jako człowieka, który toczy bitwę o to, żeby do tych miejsc, do tych ludzi z całym swoim kunsztem, który mógł wypracować, artystycznym, powrócić, dać im słowo, wypowiedzieć ich imiona, nazwać ich, umieścić ich w wierszu, znaleźć taki sposób. Dlaczego o tym mówię? Bo my na tej linii powrotu również w tym sensie jesteśmy, że jakby wracamy z kulturą, ze swoim całym warsztatem, artyzmem do takiej sytuacji długiego trwania i zakorzeniania w jakimś konkretnym miejscu i wspólnocie. I nie tylko z potrzeby misji, służby, nie wiem, siłaczki, organicznika, ale też człowieka, artysty, który rozumie w którymś etapie swojej wędrówki, że nie pozna więcej prawdy samotnie. Że przychodzi taki moment w drodze, kiedy to wspólnota prowadzi dalej i głębiej. I wydaje mi się, że w jakimś sensie na tym odcinku Miłosza jakby spotkałem. Że to nie jest jakby zejście na dół do prostaczków, zrezygnowanie z wielkich ambicji, trudnego języka i tak dalej, bo my musimy się łatwiejszymi sprawami. Nie, to jest po to, żeby pójść dalej od tego, co awangarda, nie wiem, najlepsza sztuka mogła do tego momentu, ale jeszcze dalej. Tak? I to jest to, co mnie w Miłoszu szalenie fascynowało i zawsze. I jakoś na swój sposób, właśnie ten, o którym mówisz, Andrzeju, przez te różne pracownie i tak dalej, próbujemy na miejscu to realizować. Bieda temu, kto wyrusza i nie powraca. To jest cytat akurat z Oskara Miłosza, a nie Szczesława, który jest wyryty nad gankiem dworu w Krasnogródzie. Dworu, w którym po prostu kiedyś przed wojną należał do ciotek Czesława Miłosza i tam młodziutki Cześ, jeżeli możemy użyć tego słowa, przeżywał rozmaitego rodzaju dramaty miłosne, czasem no, bardzo skrajny sposób przeżywany, wiodący go być może nawet gdzieś na krawędź samobójstwa. Ale ta książka składa się z różnych jakby materiałów, różnych perspektyw patrzenia i na Miłosza samego, i na jakby te tematy, które ewokuje jego obecność i wasza działalność. Mogą tam Państwo znaleźć nawet ową mityczną, noszoną w plecaku i czytaną tu i ówdzie przy ognisku pracę magisterską, ale znacznie zmienioną po latach i pozbawioną nadmiaru, że tak powiem, aparatu naukowego. Natomiast myślałem o tematach, które się tutaj pojawiają i myślę, że niektóre z tych tematów są wspólne też dla Was obu, dla Ciebie i dla Pana Ryszarda Krynickiego, bo jest to na przykład właśnie ten temat wędrowania, tak? Również Pana wiersze niejednokrotnie są zapisami z różnych miejsc, prawda, wyraźnie zaznaczonymi.
Czy jest jakiś, i teraz przepraszam, że się zbiję na wyżynę irytującego banału, pytanie, taki rodzaj właśnie łączności między twórczością poetycką a wędrowaniem? No, między życiem ludzkim a wędrowaniem, prawda? Bo wędrówka jest jakąś metaforą ludzkiego życia. Pił o tym zresztą Edward Stachura, jak pamiętam. Ale dla mnie na pewno, dla mnie tak, nie wyobrażam sobie poezji bez wędrówki. Kiedyś prowadziłem w Poznaniu spotkanie z Ryszardem Wilczyńskim, który powiedział, że zawdzięcza Zbigniewowi Herbertowi, że mógł poznać świat, wyjechać z Polski, poznać świat, że to jest bardzo ważne dla poety. Żeby podróżować jest bardzo ważne dla poety, więc ja błyskotliwie zapytałem, ale dlaczego to jest takie bardzo ważne, co Ryszard Kinicki powiedział, bo żeby poznać świat, panie Andrzeju. I wtedy właśnie ta widownia zareagowała w ten sposób, już raz wiedziałem, że nie byłem bohaterem tego spotkania, chcę zrobić, ale przynajmniej coś dla niego w pewnym sensie zrobiłem, jakbym powiedział. Ja też nie jestem bohaterem tego spotkania, dlatego tak skromnie, nieśmiało odpowiada. Ale bohater naszego spotkania bardzo ciekawie o tym pisze w występie. To znaczy w początkowych partiach tej książki. Myślę, że gdyby teraz doszło do takiej sytuacji, że Ryszard Krynicki będzie odczytywał fragmenty wstępu Krzysztofa Żywskiego, to byłoby po prostu nie do wytrzymania dla wszystkich, dlatego że zazdrość nasza byłaby tak potworna. Więc może po prostu to ty na Krzysztofie powiesz, jak to jest, tak już teraz zupełnie poważnie. Bo tutaj nawiązujemy do tego słowackiego, prawda? Troszkę, która dla mojej pracy jest takim punktem wyjścia, godziny myśli, dwóch jakby takich matrycach kulturowych, jednego Kawki, Kanta, który właściwie cały świat ma w głowie i w swoim pokoju i nie potrzebuje otwartego świata i wędrówki, żeby go poznać, prawda? I ten drugi właśnie Miłoszowy, który bierze kij pielgrzymi i rusza w otwartą przestrzeń. Muszę tylko dodać, Andrzeju, że ta praca jest bardzo, tu jest redaktor tej książki, ale i nie wiem, czy to potwierdzisz, Łukaszu, ale w niewielkim stopniu jest zredagowana. Ja naprawdę napisałem ją, później z perspektywy czasu, jak ją przeczytałem, to naprawdę się dziwiłem, że ona została przyjęta jako praca magisterska. I miałem zresztą z tym problemy, bo Ryszard dobrze pamięta, że nasz uniwersytet był bardzo strukturalistyczny wtedy i tam te twierdze balcerzanowskiego strukturalizmu były silne i my z tą hermeneutyką swoją wtedy nie mieliśmy łatwo i balcerzan tą pracę na początku odrzucił. Że ona się nie mieści, wyrok brzmiał w poetyce pracy magisterskiej, zresztą mogło dość słusznie. Ona się nazywała Księga Drogi Czesława Miłosza, powinna się nazywać Topos Drogi. No i do tego zaczynając można iść dalej i dalej. Więc, ale przede wszystkim się zadziwiam, jak czytam po latach i skąd miałem taką odwagę w ogóle. Wtedy taki sztabik po prostu, tak bezpośrednio do Miłosza podejść. Po prostu jest to odważnie pisane w takim sensie jakiegoś partnerstwa, które czułem wtedy z nim. I myślę, że byłeś po prostu uzdolniony, inteligentny. Nie, właśnie chyba tyle. Ja byłem wędrowcem wtedy. Wiesz, ja pisałem tą pracę właściwie pracując już w Gardzielicach. Ja byłem permanentnie w drodze. Pisałem ją przy ognisku, gdzieś przy gołym niebie i my żeśmy taki cygański tryb życia prowadzili. I ja czułem drogę. Po prostu to, co tu piszę o tym, jak Mandelsztam na przykład podchodził do Dantego, prawda, jak go odczytywał przez sposób, jak chodzi, jakie miał obuwie. To obuwie właśnie, tak, to podeszły. Podeszły, tak, stopy, jak mu wymierza to potem.
rytmy. Ja to naprawdę we krwi miałem pisząc. I to mi się wydawało mi jakiś taki rodzaj no, możliwego, jeszcze wiarygodnego partnerstwa w tej rozmowie z Miłoszem. I Herdering, bo tutaj też piszesz o Herderinie, który był wytrwałym wędrowcem w młodości. Mógłbym tu dodać, że też wielcy poeci haiku, tacy jak Basia czy Issa, oni też byli wędrowcami. Wiesz, jak byłem w Japonii, ostatnio pracowałem na pograniczu, miałem troszkę czasu. I odbyłem tą wędrówkę na północ, wąską ścieżką drogą na północ, tropem Basio. A to jest o tyle piękne, że Japończycy mają ten zwyczaj i tą tradycję, że oni upamiętniają miejsca, w których wiersze czy haiku zostały napisane. Są tam, w każdym tym miejscu są pomniki haiku, znaczy na kamieniach wypisane wiersz, w którym ten widok jeziora jest taki, jak był wtedy. On ma nawet słowo japońskie, które określa ten rodzaj wędrowania, że idzie się po prostu do miejsc, gdzie powstawały haiku czy wiersze. Tak. Nie odbiegamy daleko od tematu, proszę Państwa, bo wiadomo, że przesław Miłosz też lubił i tłumaczył haiku. No ja mam w swoim plecaku teraz twój tom haiku. Tak. Dziękuję. I twoich tłumaczeń, ale i twoich haiku. Z Miłoszem, jeżeli jesteśmy przy tym, to było też tak, jak on na przykład się dowiedział, że ja jadę do Orlenu. Jednej rzeczy, której strasznie żałuję, że ja tej mapy nie zachowałem. To on mi, siedliśmy przy stole i on mi rozrysował z pamięci całą mapę Oregonu i różnych ciekawych miejsc, które mogłem dotrzeć. Ale to było rozrysowane tak, że na przykład było zaznaczone miejsce, w którym w górach mogę przenocować, w których jest przejście przez jakiś wąwóz i tak dalej, gdzie są przyjaźni Indianie, w jakim rezerwacie, że tutaj czyli to była taka mapa wędrowca, praktyka, to znaczy on mi rzeczywiście doradzał, żebym ja tam zginął, został gościnnie przyjęty i miał gdzie przenocować. I okazało się wtedy, on nie tylko przez Kalifornię, ale przez Oregon, on nam mnóstwo przewędrował. Kampowanie. Takie kampowanie właśnie. W następnym wydaniu tej książki wydałoby się może jakieś faksymile. Nie mam tej mapy. Ja wtedy nie potrafiłem dbać o takie rzeczy. Do momentu, jak była potrzebna, to była potrzebna. To wielka szkoda. Wielka szkoda. No, że... no. To prawda. Jest jeszcze jeden, bo ta książka rzeczywiście różne perspektywy, też w najzwyczajniejszym świecie różne tematy. Jest też temat wygnania amerykańskiego, wszystkich Miłosza, wszystkich tych tematów nie poruszymy. Ale chciałem jeszcze jeden temat tutaj zaznaczyć. Poety jako dziecka, dziecięcości, takiej właśnie wrażliwości, otwartości. Chciałbym, żeby może jeszcze byście mogli się do tego odnieść, bo to jest z własnych perspektyw. Bo to jest, ja pamiętam sprzed laty, jak siedzieliśmy, no tak się akurat składa snobistycznie to zawrzeć, co zrobić w Wenecji na takim miłoszowskim kolokwium. Ty czytałeś właśnie tekst o Miłoszu i to o poecie jako dziecko. To było bardzo, bardzo ciekawe na sprzedniej świecie. Dlaczego patrzycie na mnie? Wszyscy poeci, ale że poeta jest jakoś nie tyle dzieckiem podszyty, ile nie wiem jak to powiedzieć właściwie, ale że jakby powraca do dziecka. Powraca, tak, a właściwie może i patrzy też na świat, może oczami dziecka, znaczy zdziwionymi oczami dziecka.
Nie mówiąc już o tym, że nie mamy przecież, że pewnie nosimy w sobie to dziecko, tego chłopca, tę dziewczynę, którymi kiedyś byliśmy, może nimi się przede wszystkim czujemy, niezależnie od tego, ile lat już minęło od tego czasu. Jego zawsze mnie męczyło, to spotkanie było blisko Krasnobrudy, ta Krasnobruda się stała tak ważna dla tego całego spotkania i potem mojego życia. Co go tak ciągnęło do Krasnobrudy? Co było w tym miejscu takiego, co... Miejsce wielu sprzecznych przeżyć, tak jak lubię to nazywać. I wiele podpowiedział, bo on też nie odpowiadał na pytania wprost, tak jakby w ogóle rezerwował sobie słowa na to, żeby wierszem czy książką móc na to odpowiedzieć. To był też taki rodzaj rozmowy z nim i potem przysłał taki wiersz, się nazywa Powrót, napisany w Krasnobrudzie w 1989 roku. Pisze o tych młodziankach, którzy wyrzekają się uczestnictwa. Czy widzę, to jest coś, co może mnie najbardziej do Miłosza zbliżyło, ale myślę, że każdym z nas jest ten moment, kiedy młodzianek to jest jeszcze ten, który pamięta dziecko, bardzo bezpośrednio dziecko, jego wyobraźnię, świat, w którym było zanurzone, inny od dorosłych zupełnie. I jest w tym momencie, kiedy tu już na tym ganku czekają ci dorośli, prawda, i mówią, poczekaj jeszcze chwilę, dorośniesz, a będziesz taki jak my. Tak? I usłyszałem ten bunt Miłosza, ten nie, będzie honorowane prawo odmowy, tak? I ten bębenkowy pistolet, który w historii miłosnej jakby jest pretekstem czy elementem, rekwizytem tego dramatu samobójczego, tutaj staje się pistoletem w rękach młodzianków, którzy mają w ogóle bunt wobec świata dorosłych. I Miłosz w tej Krasnogródzie był człowiekiem, który powraca jakby spowiadać się już jako starzec, na ile tej przysiędze, nie będę taki jak wy, czyli jakby dochowam wierności dziecku. Spowiada się. To jest też jego niezwykle silna opowieść, bo przecież przekładał to później na utwory poetyckie i tak dalej. Czyli mówił dziecko... też, że ten rodzaj buntu mógł przedłużać dzięki do właśnie żywotności umysłu, prawda? Takie niepoddanie się niezaleniwieniu ducha, prawda? Że właśnie dopóki będzie ten umysł lotny, intensywny, no to on jakby nie stanie się w pewnym sensie dorosły, w pewnym sensie tego słowa, czego i my sobie życzmy. Ale no właśnie, może jednak Państwo też będziecie chcieli dołączyć rozmowę. Zwykle wszyscy się wstydzą na początku, ale czasem można się wstydzić. Czasami też na końcu. Kiedy myślę o tym, co Panowie teraz na samym końcu mówili, to dwa takie słowa przychodzą mi do głowy. Potencjalność, czy potencjały niewykorzystane jeszcze, tych młodzianków, prawda, już jakieś przeczucie i intensywność tych doświadczeń, które wtedy właśnie na tej granicy między dzieciństwem a dojrzałością są ważne. I tej intensywności, i tej potencjalności nie da się już później powtórzyć. I za tym się tęsknisz całe życie. Myślę, że Miłosz miał tego bardzo wyraźną świadomość. I on do tego chciał powrócić. Właśnie w tym jest też ta intelektualna, ten głód, to ciągłe, ta ciekawość. Że właśnie te potencjały młodości, prawda? Myślę, że to jest, ja tak czuję, bardzo trafna intuicja. Chociaż jak teraz myślę na przykład o zakończeniu traktatu teologicznego, o którym piszę też tutaj esej taki, kiedy ten moment, kiedy Miłosz w sytuacji nazwania tego, co może jest najbardziej istotne, oddaje głos dzieciom, bo wie, że to jego słowo już nie sięga
właśnie z tym całym siłą intelektu i tak dalej. Tylko to też jest jakby oddanie miejsca na jeszcze inny głos, niż my dorośli moglibyśmy władać. To jest, zresztą myślę, jego duży dramat z kolei. Raz, tak jak pani powiedziała, może niemożliwości powtórzenia takiej potencjalności, ale z drugiej strony może niemożności takiego spotkania z tym uniwersum, jakie dziecko miało. Ja myślę, że on przez całe życie mocno za tym tęsknił, w tym swoim poszukiwaniu nieznanego i oczekiwaniu, że może się jeszcze wydarzy, jeszcze jeden rok, jeszcze dzień. Ta nadzieja, która w tym jest, prawda? Ta nadzieja, że może to się stanie. Nie, prawda? I odczuwanie jakiejś boskości świata, która by mu była dana w dzieciństwie, tak to w każdym razie nazywał. Mogą być też pytania, nie tylko komentarze. Ja mam, jeśli można, przepraszam za spóźnienie, ale akurat jeśli nie ma przypadków, to tak sobie myślę, że czytam obecnie Hermana Hessego Siddhartę i tam jest taki moment, w którym Siddhartha wybiera jakby powrót pozorny do świata, po prostu tego realnego, który pierwotnie miał się wyrzekać, ale wybrał to właśnie w imię tego, że odkrył sobie właśnie dziecko jako tego człowieka, który przeżywa istotę rzeczy. I teraz niedawno, ponieważ Miłosz stale jest gdzieś tam wśród książek, do których sięgamy, cały czas podwraca do mnie Dolina Issy, w której Miłosz jest 10-letnim, chyba tam, czy 11-letnim chłopcem. I tak teraz, nawiązując do wypowiedzi Państwa, pomyślałem sobie, że może ta tęsknota to jest właśnie wyrazem nie tyle chęci powrotu do przeszłości, co bycia w istocie rzeczy, które chyba dziecko jakąś tajną siłą, do której ma dostęp. To jest jego, bo można, ja bardzo się cieszę, że pan Hessego tutaj przywołał, bo on jest też bardzo ważny też dla tego mojego wędrowania tutaj. Ta jego zwłaszcza opowieść o podróży na wschód. Żeśmy tutaj, ja zacząłem tą swoją opowieść o tej naszej podróży, ona była bardzo mocno jakby inspirowana Hessem, że żeśmy ten tabór swój zwinęli i wyruszyli w podróż na wschód wtedy. Ale tam jest przecież taka historia właśnie dorosłych ludzi, którzy uczestniczą w tej świętej, niezwykłej podróży na wschód i w którymś momencie zaczynają siebie podejrzewać, że ktoś zdradził tajemnicę. Pamiętacie ten moment. I od tego się zaczyna, że pojawia się takie podejrzenie, a kończy się na tym, że właściwie uznajemy, że to było wszystko w ogóle nierealne. Tak? Że żeśmy ulegli jakiejś iluzji, prawda? Jesteśmy dorośli, jesteśmy już w innym świecie i to wszystko, co się wydarzyło, zaczyna jakby być odsuwane w taką sferę jakiegoś głębokiego marzenia i iluzorycznego przywidzenia. I Hesse opowiada o tym, jak to pięknie się mogło przebudzić przez konsekwencje tego Leo służącego, który już jako dorosły człowiek nagle spotyka jakieś ślady po tej podróży na wschód i na wschód i zaczyna odkrywać, że to było właśnie realne i tak dalej. Ale to jest przecież tak jak z jego gnostyckiej opowieści o dziecku, które ojciec wysyła z misją, prawda, i które po drodze, jak schemną perlę, prawda, i które po drodze zasypia, zapomina kim było, prawda, trafia do Egiptu. Która trafia do Egiptu, właśnie do materii, do świata i cała tajemnica jakby w tym, żeby tego przebudzenia doznać, więc myślę, że to jest bardzo gdzieś u Miłosza, tylko że to, co w nim wydaje mi się jest niezwykłe, że on nie odnajduje tego, nie czyni tego w takim abstrakcyjnym języku legendy uniwersum, tylko że on to odnajduje w bardzo konkretnej materii międzyludzkiej i świata. Ta jego apokatastazis, to przywrócenie,
jest w tym, że on by się troszczył, żeby, tak jak w tym traktacie teologicznym, no każdy blask guzika tej Marii Panny, czy każda chwila z tego, ta jego żarłoczność zmysłowa jakby każe domagać się przywrócenia każdego detalu, prawda? My w tych innych opowieściach to się kończy na jakimś takim symbolicznym uogólnieniu, a miłość jest niezwykły w tym, a ja to z kolei przekładam na praktykę wspólnotową, to znaczy robienia tego z ludźmi, jakby rozłożenia tego na warstwę codziennego naszego życia i zaufania, że tak jak wszyscy tutaj siedzimy, możemy się z tym na co dzień zmierzyć. Tu jedna z moich rozmów, rozdziałów tej książki się nazywa Marzenie nie jest ucieczką od rzeczywistości, tylko powrotem do niej. Trochę właśnie w tym duchu, który mówimy, ale to, co mnie fascynuje, to żeby sprawdzić to nie w takim naszym marzeniu w pokoju, tylko sprawdzić to w tkance życia z ludźmi razem. Czy rzeczywiście my zawsze musimy się dać zepchnąć do sfery iluzji, utopijności, idealistów, którzy może tam sobie coś, ale życie jest tak naprawdę... Miłosz, wydaje mi się, bronił się przed takim podziałem. On był właśnie, no bo na tyle, ja go widzę właśnie z tym policzkiem przyłożonym do ziemi z końca Eurydyki i Orfeusza, kiedy on właśnie nie odrywa się od ziemi, prawda? Nie ucieka, nie dokonuje tego odlotu, jak tam w kontrkulturze on miał z tym problem właśnie, bo tam było drop out, odleć, prawda? Wejść, zjedz coś i odlecisz od rzeczywistości, prawda? I wtedy to cię zanurzy w realnym świecie. Myślę, że to nie jest miłoszowe, prawda? On nie potrzebował tego drop out. On szukał tej prawdy i tej rzeczywistości właśnie pomiędzy nami. W tym też jest mi bardzo, jako praktykowi pogranicza bliski. Państwo nie wzbiera taka przemożna chęć zapytania o coś jeszcze, albo na przykład wolicie Państwo zapytać nieco później, to może... Ja bym miał wielką prośbę, no bo to moje, jak już jesteśmy tak blisko marzeń, żeby Ryszard Krynicki przeczytał jakiś tekst z tego tomu. Z tego Miłoszowego. To jest bardzo piękny pomysł. Ja mogę spróbować, ale... Zauważyłem, że mam jakieś kłopoty z głosem. Ale... Dziękuję bardzo. Jeden? Mogę być nie teraz. Kupiła książkę. A propos książki, rozumiem, że wydawnictwo nazywa się, wzięło nazwę, tak? To znaczy wydawnictwo się zainspirowało wykładem Krzysztofa, który wygłosił 3 lata temu w Chorzowie. Tak. Ale nie wiedzieliśmy o tym, że Krzysztof prowadzi badania nad Medeją, no i to się potem okazało dopiero w trakcie wydania książki. A wiesz, do końca nie wiedziałem, że ja wydam książkę w wydawnictwie, która będzie się nazywała Medeja. Tak. Ja może przeczytam wiersz prozą, ponad prozą Miłosza, który bardzo lubię. Zawsze bardzo go lubiłem. Dziwiło mnie, że on go nie włączył do książki. Domyślałem się Państwo, że mówię o esse. I pamiętam, że
że bardzo przeżywałem, że akurat Miłosz przeczytał go w Poznaniu, kiedy po raz pierwszy przyjechał do Poznania. To był jeden z utworów, które wtedy czytał. To jest tak, z 1954 roku. Esse. Przyglądałem się tej twarzy w osłupieniu. Przebiegały światła stacji metra. Nie zauważałem ich. Co można zrobić, jeżeli wzrok nie ma siły absolutnej, tak żeby wciągał przedmioty zachłyśnięciem się szybkości, zostawiając za sobą już tylko pustkę formy idealnej, znak niby hieroglif, który uproszczono z rysunku zwierzęcia czy ptaka. Lekko zadarty nos, wysokie czoło z gładko zaczesanymi włosami, linia podbródka. Ale dlaczego wzrok nie ma siły absolutnej? I w różowawej bieli wycięto otwory, w których ciemna, błyszcząca lawa. Wchłonąć tę twarz, ale równocześnie mieć ją na tle wszystkich gałęzi wiosennych, murów, fal, w płaczu, w śmiechu, w cofnięciu jej o 15 lat, w posunięciu naprzód o 30 lat. Mieć. To nawet nie pożądanie, jak motyl, ryba, łodyga rośliny, tylko rzecz bardziej tajemnicza. Na to mi przyszło, że po tylu próbach nazywania świata umiem już tylko powtarzać w kółku najwyższe, jedyne wyznanie, poza które żadna moc nie może sięgać. Ja jestem, ona jest. Krzyczcie, dmijcie w trąby, utwórzcie tysiączne pochody, skaczcie, rozdzierajcie sobie ubrania, powtarzając to jedno, jest. I po co zapisano stronice, tony, katedry stronic, jeżeli był kocem, jakbym był pierwszym, który wyłonił się z ił na brzegach oceanu. Na co zdały się cywilizacje słońca, czerwony pył rozpadających się miast, zbroje i motory, pyle pustyń, jeżeli nie dodały nic do tego dźwięku. Jest. Wysiadła na Raspail. Zostałem z ogromem rzeczy istniejących. Gąbka, która cierpi, bo nie może napełnić się wodą. Rzeka, która cierpi, bo odbicia obłoków i drzew nie są obłokami i drzewami. Nie będę pytał, czy uważacie, na przykład jak teraz jest z poezją Czesława Miłosza, jak ją czytamy, bo ona sama tutaj wybrzmiewa. I po prostu zaproponuję Państwu, żeby Państwo kupowali książkę Krzysztofa Krzyżewskiego i czytali ją. Najlepiej czytali ją też innym osobom, może się okazać, że będą miały potem historię, prawda, i gdzieś ją ta książka popchnie do wędrówek. I może dostać autograf, albo coś w tym rodzaju. Zalutać do Krasnogródy. Zalutać do Krasnogródy i pomieszkać w chwilę nad jeziorem Hołny. Jak tam można dojechać z Krakowa? Samochodem mniej więcej 10 godzin. Doświadczony człowiek. Narysujcie mapę. Warszawa, a potem z Warszawy chyba jakiś do Suwałk. Do Suwałk, a Suwałk to już się jakoś tam kogoś pod wodę się jakąś tam zgodzi. Znaczy można pociągnąć do Suwałk czy do Augustowa, wtedy już kiedyś to bryczki odbierały, teraz już samochody podsyłane. Jak Miłosz jeździł z Wilna z kolei do Krasnogródy, wtedy jako student. Dzisiaj bym musiał dwie granice przejechać, wtedy nie przejeżdżał żadnej. Jechał pociągiem do Grodna, a stamtąd żydowskie furmanki go do dworu przywoziły, albo mieli już później tego Mercedesa pod koniec lat 30., którym przywozili do dworu.
Teraz Mercedesa mają inne ciała kultury. Proszę Państwa, Ryszard Kliński, Krzysztof Krzyżewski. Książka jest tutaj. Bardzo dziękujemy i do czytania proszę.